Cześć, nazywam się Mateusz Konieczny i dziś opowiem Tobie o grze w zmianę oraz warszawskich organizacjach pozarządowych. Gra w zmianę składa się z dwóch talii kart. Są to karty z rewersem żółtym, na którym zostały zamieszczone informacje o działaniach, projektach realizowanych przez warszawskie organizacje pozarządowe. Z kolei na kartach z rewersem fioletowym znajdziesz informacje o efektach, rezultatach działań podejmowanych przez te organizacje. Takie organizacje mogą wyrównywać szanse, integrować społeczności lokalne, rozwijać konkretne umiejętności, rozwijać kreatywność, kultywować tradycje. Dziś opowiem Tobie o wybranych 6 organizacjach pozarządowych, a także o możliwościach wykorzystania gry w zmianę do generowania, tworzenia nowych pomysłów na działania w społeczności lokalne. Jeśli szukasz pomysłu na działania, które możesz zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu, zachęcam Cię do wykorzystania w tym celu gry w zmianę. Rozłóż dwie talie kart, karty efektu oraz karty działania, rewersami do góry, a następnie wybierz 3 dowolne karty. 3 karty efektu, 3 karty działania. Weź kartkę, coś do pisania oraz włącz stoper i odmierzaj 2 minuty. W tym czasie staraj się stworzyć na podstawie wylosowanych przez Ciebie kart jak najwięcej pomysłów na działania, które możesz zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Po tych 2 minutach wyłącz stoper oraz odczytaj listę swoich pomysłów. Jestem przekonany, że w tym czasie udało się Tobie wygenerować 20, być może 30 pomysłów albo i więcej na działania, które możesz zrealizować samodzielnie lub wspólnie ze swoimi bliskimi, znajomymi, kolegami, koleżankami ze szkoły. Jeśli szukasz jeszcze innych pomysłów, zachęcam Cię do odkrywania kolejnych kart i generowania kolejnych pomysłów. Natomiast jeśli chciałbyś skonsultować ten pomysł z naszym zespołem, zachęcam Cię do napisania do nas maila. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i chętnie pomożemy w Tobie w zaplanowaniu, wymyśleniu pomysłu na działanie, które możesz zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. A więc do dzieła. Zachęcam Cię do generowania pomysłów. Pierwszą organizacją pozarządową, którą chciałbym Tobie przedstawić, jest Fundacja Nasza Ziemia. Fundacja dba o otoczenie, chroni środowisko naturalne, a także integruje. Jednym z projektów realizowanych przez Fundację Nasza Ziemia jest Męska Szopa. Jest to przestrzeń, w której bezrobotni mężczyźni lub też mężczyźni na emeryturze mogą rozwijać swoje zainteresowania, mogą majsterkować. Z kolei być może znasz Fundację Nasza Ziemia z innych działań podejmowanych w skali ogólnopolskiej, bowiem od 1994 roku, w trzeci weekend września, Fundacja realizuje akcję sprzątania świata. Dlaczego ten temat jest ważny? Nie wiem, czy wiesz, ale w ciągu ostatnich lat wzrosła temperatura w Polsce z 7 do 9 stopni. Z kolei liczba dni, w których temperatura wynosi więcej niż 30 stopni, od lat 90. wzrosła z kilku do kilkunastu obecnie. Dlatego jeśli chciałbyś się włączyć w działania proekologiczne, ale również też wspierać działania podejmowane przez Fundację Nasza Ziemia, zajrzyj na stronę naszaziemia.pl, na której znajdują się informacje, w jaki sposób możesz zostać wolontariuszem, wolontariuszką Fundacji, a także w jaki sposób włączyć się w działania podejmowane przez Fundację. W roku 2009 powstała Fundacja Rock'n'Roll, która wspiera osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi, a w szczególności kobiety. Nie wiem, czy wiesz, ale obecnie w Polsce blisko 1 milion Polaków i Polek zmaga się z nowotworami. Dlatego warto przyjrzeć się działalności Fundacji oraz jej działaniom i akcjom podejmowanych na terenie całej Polski. Jednym z takich działań jest akcja Daj włos. O tej akcji przeczytasz na karcie działania. W ramach akcji Daj włos zachęca się osoby do oddawania swoich włosów. Z tych włosów przygotowane są peruki dla kobiet zmagających się z nowotworami. Warto również zwrócić uwagę na inne działania, które są podejmowane przez fundację, a w szczególności na przebudowanie poczekalni na oddziałach onkologicznych, jak również prowadzenie telefonu zaufania wspierającego osoby zmagające się z nowotworami oraz ich rodziny w tych trudnych dla nich chwilach. Warto zwrócić uwagę, że działania, które są podejmowane przez fundację, rozwijają wrażliwość, zmieniają świadomość społeczną, a także wzmacniają solidarność społeczną. Jeśli chciałbyś zostać wolontariuszem, też wolontariuszką fundacji, a fundacja potrzebuje takich osób właśnie jak ty, zerknij na stronę rockandroll.pl do zakładki wolontariusz, wolontariuszka i tam dowiesz się, w jakich działaniach będziesz mógł pomagać fundacji. Naprawdę warto, idea jest słuszna. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś kliknął na stronę oraz na Facebooka fundacji oraz dowiedział się, jakie działania są podejmowane oraz w jakie działania możesz się włączyć. Muzyka.
A teraz mam dla Ciebie zagadkę. Jaka organizacja pozarządowa działająca w Warszawie aktywizuje, zbliża ludzi, uczy otwartości na innych, a także wyrównuje szanse? Naszym zdaniem jest to Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Towarzystwo powstało w 2002 roku. Aktualnie stowarzyszenie prowadzi kilka projektów w Warszawie oraz w całej Polsce. Jednym z takich projektów jest projekt Seniorzy w Akcji, w ramach którego osoby mające 60 lat i więcej, samodzielnie lub też w tandemie z osobami młodszymi pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, mogą realizować projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne w swoich społecznościach lokalnych, w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi o to, aby włączyć seniorów i pokazywać, że samodzielnie lub też wspólnie z osobami młodszymi mogą realizować wartościowe działania w przestrzeni lokalnej. Dlaczego mówimy o seniorach w działaniu i o seniorach w ogóle? Nie wiem, czy wiesz, ale zwiększa się długość życia. Obecnie w Polsce przeciętna długość życia kobiety wynosi 80 lat, mężczyzny 74 lata. Istnieje sporo futurystycznych książek, w których opisuje się, że będziemy żyć 100 lat i więcej. Dlatego już teraz warto podejmować działania dla seniorów. Natomiast jeśli masz pomysł, który chciałbyś zrealizować dla Osiedlowego Klubu Seniorów lub też dla osób starszych mieszkających w Twoim otoczeniu, zerknij do zakładki poświęconej projektowi Warszawa Lokalnie, w której znajdziesz informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia animatorów stołecznych, społecznych, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu projektów lokalnych, w pozyskiwaniu środków finansowych na działania lokalne. Jeśli szukasz więcej informacji o opisywanych przeze mnie działaniach, zerknij na stronę internetową Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, e.org.pl lub poszukaj Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU na Facebooku. Są tam dostępni i możesz zobaczyć, że robią naprawdę dużo wartościowych działań. Czy wiesz, jakie organizacje pozarządowe działające w Warszawie odpowiadają za przygotowanie gry w zmianę? Podpowiedź znajdziesz na kartach działania. Ale już teraz powiem Tobie, że są to Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Pole Dialogu. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej powstała ponad 25 lat temu. Przez ten okres realizowała sporo wartościowych działań na rzecz uczniów i uczennic. Są to działania związane z rozwojem samorządności uczniowskiej, rozwojem aktywności lokalnej młodych ludzi, działania proekologiczne, działania związane z edukacją obywatelską. Więcej informacji na temat aktualnie prowadzonych projektów przez Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdziesz na stronie co.org.pl. Warto podkreślić, że działania podejmowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej związane są z edukacją, kształtowaniem obywateli i obywatelek, a także związane są z uczeniem się pracy zespołowej, ponieważ większość działań podejmowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zakłada wspólne działania podejmowane przez uczniów i uczennice, a także przez nauczycieli i nauczycielki. Więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, klikaj na Facebooku, ewentualnie na stronie co.org.pl. Z kolei Fundacja Pole Dialogu prowadzi wiele wartościowych projektów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Są to projekty związane z organizacją konsultacji społecznych, czyli podejmowaniem decyzji lub też współdecydowaniem o najbliższej przestrzeni. Jednym z projektów realizowanych przez Fundację są również działania związane z rozwojem szkolnych budżetów partycypacyjnych. Być może w Twojej szkole, dzięki wsparciu Fundacji Pole Dialogu, taki budżet partycypacyjny został utworzony. Jeśli szukasz więcej informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację Pole Dialogu, klikaj na facebookową stronę Fundacji. Tam dowiesz się naprawdę wiele i być może będziesz mógł zostać wolontariuszem, wolontariuszką Fundacji, bo wiem na pewno, że zespół czeka na takie młode, aktywne osoby jak Ty. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału filmowego. Mam nadzieję, że udało mi się Ciebie zainteresować aktywnościami, działaniami podejmowanymi przez warszawskie organizacje pozarządowe. Jeśli szukasz pomysłów na działania, koniecznie zerknij na kartę działania i kartę efektów. Znajdziesz tam wiele inspiracji na pomysły, które możesz zrealizować wspólnie ze swoimi bliskimi, ze swoimi kolegami, koleżankami ze szkoły. Naprawdę warto i zachęcam Cię do podejmowania działań lokalnych. Jeśli myślisz o tym, aby w przyszłości pracować w organizacji pozarządowej, zerknij koniecznie na stronę warszawskich ochotników, a także na stronę ngo.pl, na których znajdziesz informacje o możliwości włączenia się jako wolontariusz, wolontariuszka w działania prowadzone przez warszawskie organizacje pozarządowe. Dziękuję Tobie jeszcze raz za poświęcony czas. Zachęcam Ciebie do pobrania gry w zmianę oraz zorganizowania rozgrywek wspólnie z Twoimi bliskimi, rodziną, bratem, siostrą, a także koleżankami i kolegami. Dziękuję Tobie jeszcze raz, szczerze wszystkiego dobrego i powodzenia w podejmowanych przez Ciebie aktywnościach.